Małopolska. Region jest nasz. Panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich również słuchaczy. Myślę, że musimy się wytłumaczyć z tej baterii win lokalnych, które stoją koło pana posła, podobno własnej produkcji. Tak, obchodzicie 25-lecie swojego tutaj działalności, radio dobrze nastawione, wpisaliście się bardzo fajnie w tą społeczność, bardzo jest. I z tej słuchane. okazji te wina, w naszym I z tej okazji te oporanku. wina pozwoliłem sobie, no bo skoro 25-lecie jest, no co w jakim stopniu wznieść to az, no to chciałem właśnie się pochwalić między innymi, ale tu też jako temat, że to właśnie nasze produkty lokalne, bo wy promujecie nasz region, to też jest nasz region i. Moi koledzy, winiarze, też nie dowierzałem, że można u nas uprawiać wina i oni mi zarazili. Ja założyłem taką winicę i dzisiaj chciałem przekazać Wam właśnie, żeby ten. To 25-lecie uczcić i taki drobny taras dla państwa, dla szefa, również przyniosłem. A chcę pochwalić się, że to wino również jest degustowane przez no, polityków naszych z najwyższej. No, słyszałam, że rzeczywiście z najwyższego szczebla. Tak, Podobno i sobie sam bardzo chwałem. Pan prezes Kaczyński, tak? to prawda? Ym, no, A Nie, chcę, się nie zaprzeczam winem? i nie potwierdzam, może tak. Powiem więcej: słyszałam, że tylko to wino pije. Yy, to prawda? No, prawda. A skąd pani wie to wszystko? Gdzieś już się to rozchodzi. Taki fach, Ja tego nie Panie takie... pośle Taki fach. Trzeba bardzo wiedzieć, mi miło co z tego powodu, piśczy. ale ja degustuję i, i mówi, że to jest właśnie, żeby popierać tą, tutaj tą sprawę z, z rozwojem naszego również winiarstwa. Bo to jest taka gałąź dla rolnictwa bardzo istotna, gdzie bardzo dużo terenów leży odłogiem, to są hektar, dwa hektary, a można na tym zakładać winice. I na naszym terenie, już w południowej części Tarnowa, tutaj gromnik Tuchów, to jest pleśna, to jest około już 15 hektarów tych winic, to już jest coś, ale to jeszcze jest za mało, żeby rzeczywiście można było wprowadzić na rynek, to jest na razie takie wejście to też dzisiaj słyszy. Dziękuję bardzo, że pani dostrzegła to, nawet zaproponowała pani to, żeby tu pokazać. Więc bardzo się cieszę i dziękuję bardzo w imieniu wszystkich winiarzy. Teraz później, panie pośle, a teraz garść bardzo poważnych, także politycznych tematów. Podwyżek cen prądu nie będzie. Ja cytuję, bo to jest cytat właśnie, tak czytamy w oficjalnym komunikacie, lecz panie pośle, po tej informacji, która anonsowała jednak wzrost cen, powiem szczerze, że mieszkańcy już sami dokładnie nie wiedzą, czy te podwyżki Będą, czy ich nie będzie? I moje pytanie w związku z tym o poranku. Czy my dzisiaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że wzrostu cen prądu nie będzie na 100%? Bardzo dobre pytanie, więc ponieważ na ten temat zabierałem również na naszych wewnętrznych spotkaniach i również tę sprawę poruszyłem, bardzo istotną, no bo niby kwestia jest tutaj tego funkcjonowania i tej gospodarki, każda podwyżka to niesie za sobą, no można powiedzieć dla nas wszystkich negatywne skutki, to jednoznacznie chcę powiedzieć, podwyżek prądu nie będzie. A jednak czy ta informacja o wzroście cen nie zaszkodzi PiSowi w wyborach parlamentarnych, bo wywołała sporo zamieszania, przyzna pan? No tak, to było zamieszanie związane z tym, że wcześniejsze ustalenia z Unią Europejską, one Predysponowały do tego, żeby podnieść te ceny, jednak y, nasz rząd podszedł do tego, że y, sposobami innymi u akcyzy i, i inne metody, które żeby y, konsument nie odczuł tego, więc to zostało załatwione. A wokół tego toczyła się też również debata, rozmowy, więc to wyszło. A wizerunkowo wyszło... nie zaszkodzi? przed wyborami Myślę, że na pewno trochę to wzburzyło y, jakoś ludzi, no bo każdy się boi jakikolwiek podwyżek, no bo ten budżet trzeba zamknąć nie zarabiamy aż nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby to nie miało jakiegokolwiek znaczenia, więc w związku z tym ludzie się obawiali. Każdy z nas się obawiał, no, że ileś tam 30-40%, a nawet różni mówili, że nawet i 50%, że to może wzrosnąć, więc to w budżecie by się nam odbijało bardzo. Jak ktoś płacił tam 150 zł, to nagle ma miesięcznie zapłacić 200, a może nawet i 250, więc nie będzie tych podwyżek absolutnie. Ta dyskusja się toczyła, i te to odpryski tej dyskusji weszły do, w obieg społeczny, więc dlatego to wzburzyło jakąś taką kontrowersję. Myślę, że w jakimś stopniu ludzie. Podeszli do tego, że z rezerwą i nie wierzą temu, bo jak podwyżka, to podwyżka, prawda? Ale tutaj już chcę powiedzieć bardzo dobrze to pytanie padło, bo jednoznacznie chcę powiedzieć, że podwyżek nie będzie. Panie pośle, startuje pan jesienią do polskiego parlamentu, czy w maju do Europarlamentu? Dziękuję bardzo, jestem tutaj e, stąd i chcę działać na rzecz naszego regionu. Ludzie Czyli nie start lubią. Start jesienią? Tak, tak ma być przynajmniej w programie a ludzie nie lubią specjalnie jak ktoś na przykład jest y, posłem, nagle chce być burmistrzem albo burmistrzem, niedawno został wybrany, a chce być zaraz posłem, albo został do sejmiku i co, co rok czy co jakiś tam czas, pół roku zmieniać swoje nastawienie. Ludzie wybierają albo jesteś burmistrzem, albo jesteś posłem albo jesteś europosłem, a nie takie y, zmienianie tych swoich szeregów co, co pół roku w jedną czy w drugą stronę. Myślę, że pewna stabilizacja jest bardzo istotna Jestem przygotowany, mam doświadczenie bardzo duże, więc chciałbym, mam jeszcze energii bardzo dużo w tym, więc w związku z tym chciałbym jeszcze startować i mam jeszcze wiele propozycji do tego, żeby tutaj na naszym regionie działać. Tym bardziej, że no jest co dużo zrobić, bo jeżeli będziemy zarządzali rządzili dalej, myślę, że wiele rzeczy się jeszcze pozmaże. Spróbujmy może troszkę odsłonić kulisy, panie pośle. Jestem bardzo ciekawa, kogo, prócz pana. Partia wystawi w tych jednych, jak i drugich wyborach, mam na myśli Europarlament i Polski Parlament. Kto na listy? Ja myślę, że takim numer jeden to jest pani Beata Szydło. I to na tą listę na pewno pociągnik. Kto tam będzie następny? Na pewno pan profesor Legutko jest bardzo dobrym europosłem. A z samego Tarnowa? A z samego Tarnowa nie mam specjalnie. Słyszałem, że pan... Czesak nie będzie startował nie chce startować czy ktoś będzie z Tarnowa, trudno mi powiedzieć nie, na razie na ten temat nie rozmawiamy więc w związku z tym, a czas najwyższy, tak jak Pani powiedziała, ale jakoś skupieni byliśmy, ja bym przynajmniej skupiony na sprawach naszych lokalnych bardzo istotnych, bardzo ważnych. A propos lokalnych spraw, jak Pan sądzi Panie Pośle, dlaczego PiSowi nie udało się wygrać wyborów samorządowych na przykład w Tarnowie czy Nowym Sączu? To jest taki układ, że ludzie nie lubią nagle wyciągać e, działacza partyjnego z kapelusza i pokazać to, że o będzie startował, bo my namaszczamy. To musi być osoba, która się wpisuje już swoją działalnością przez dłuższy czas e, w tą strukturę, w region, w miasto i jego widać przynajmniej co najmniej pół roku lub nawet to znaczy więcej. kandydaci byli nieodpowiedni? Kandydaci. Nie, może nie. kandydaci może byli odpowiedni, tylko że chodzi o kwestię tego, że społeczeństwo i wyborcy nie lubią tak nagle wystawić danej osoby, on będzie z ramienia takiej czy innej partii stawiał, bo tak sobie postanawia załóżmy kierownictwo partii. Myślę, że to jest do przemyślenia, to jest moje tylko taka analiza. Ona się potwierdziła w wielu, wielu miejscowościach, nie tylko u nas, ale również na Podkarpaciu, gdzie przewagę mieliśmy i tutaj też przecież wygrywamy w, w, i w sejmikach i rady wszystkie, a jednak y, no, kwestia samych tych ludzi, na burmistrzów, na wójtów czy prezydentów, ona miała jakiś ten... Element, który wartałoby jeszcze dokładnie prześledzić i tą analizę zrobić. To jest moja tylko analiza. Panie pośle, i tak, tak najkrócej, to, tak na jak się da, taki cel numer jeden, najpilniejszy dla Tarnowa. Ja myślę, że, ja myślę, że bardzo istotną sprawą jest, żeby rzeczywiście patrzeć szeroko na Tarnów. Nie patrzeć, jaki mam tylko budżet. To jest też bardzo ważne, ale mieć wizję. To wszyscy mówią, sięgaj tam, gdzie z rognie sięga. Einstein mówił, że nieważna nawet jest kwestia twoja głowa, jak ona y, sobie układa swoje y, cyferki, ale ważne, żeby mieć tą fantazję. I najważniejszą rzeczą uważam w tej chwili dla Tarnowa, by było budowa tej linii busko zdrój kolejowej. Myślę, że w najbliższym czasie zrobię taką konferencję, bo jest Taka propozycja, żeby e, właśnie to było do tego portu lotniczego, tego najważniejszego w Polsce głównego, tak to się nazywa Te Hawy, no nie z Polska nawet, ale ten główny port lotniczy, żeby była taka bezpośrednia skrócenie dojazdu, to by e, Starnowa było gdzieś tam godzina, półtora godziny, żeby można było e, dojechać do tego Panie portu pośle lotniczego. Prasa Jak również z góry, z północy na południe to skróciło, o 140 kilometrów. Ta analiza była już ekonomiczna, robiła. Wszystko to, co robimy, powinno być potwierdzone analizą ekonomiczną. Nie stać nas na to, żeby budować coś, które nie przynosi jakichkolwiek korzyści. Prasa zysku. lokalna donosi dzisiaj, informuje, że w Tarnowie żyje się relatywnie tanio, ale zarobki są jedne z najniższych w Polsce. Co pan na to? Pewnie to jest prawda. Myślę, że tak, bo to jest kwestia tego, że na przykład tu mamy może nadmiar ludzi, jeszcze co nie jest już y, tak, jak mówię, bo już wszędzie brakuje tych ludzi do pracy i te pod, zarobki będą się podnosiły, bo żeby zachęcić ludzi, to muszę podnieść te zarobki. W związku z tym. Myśli Pan, że będzie lepiej z zarobkami w tarnowie? Y, tak, myślę, że już zaczyna pomału to funkcjonować, tylko to nie jest takie skokowe, że nagle o 100% podnosimy te zarobki. Y, z, y, kłady pracy, fachowców potrzebują, ja znam wiele różnych zakładów i niedawno byłem na spotkaniu z rzemieślnikami. Więc to jest ten główny problem, że z jednej strony tak, oczekują, żeby było jak naj, żeby był rynek pracy, w sensie, żeby można było przebierać ludźmi, wybierać najlepszych, a dzisiaj już ci najlepsi zostali gdzieś tam już zaangażowani. No i dla tych najlepszych też te zarobki coraz większe są. To jest to co pani powiedziała, ale generalnie, jeżeli biorąc suma Społeczeństwa, to myślę, że te zarobki, rzeczywiście ten region jest tam o kilka procent mniej zarabiają, ani nie mówiąc już o Warszawie. Panie pośle, podobno sporo zamieszania. Tak naprawdę z przenosinami siedziby zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa do Tarnowa. Podobno samo przeniesienie jest już pewne, bo pe wszelkie akty formalne, urzędowe już są, ale w praktyce jest z tym masa kłopotów. Tak, no tu wszyscy posłowie zabiegaliśmy o to, żeby tą spółkę przenieść tutaj do Tarnowa, żeby ona miała tutaj główną siedzibę. Jeżeli pan minister Kurzewski zapewniał nas, że tak, tak i od wielu lat już to No to, to dwóch, kiedy? Lat, no i to faktycznie zostało to przypieczętowane, tylko jest kwestia tego problemu e, kierownictwa. Tu musimy nową kadrę powołać e, tu stąd to muszą być ci ludzie Czy tu ja dobrze mieszkać. rozumiem, że nikt z Warszawy nie chce do Tarnowa? No, czy pani by się chciała przenieść, załóżmy, mając dom, załóżmy w Krakowie czy w Poznaniu no to co i nagle, będzie i nagle z tą główną siedzibą Myślę, że zarządu? tak, albo ci ludzie zrezygnują, bo będą mieli gdzieś jakieś inną pracę i tu trzeba tych ludzi zastąpić. Albo się też przeniosą, no, ale to też są, wiąże się nie tylko z miejscem zamieszkania, ale również no, jak każdy patrzy na kieszenie, jaką ma, jeżeli chodzi o pieniądze. No to jeszcze jedno pytanie na koniec, bo czas bardzo mocno goni. Wiem, że zakłady mechaniczne mają zamówienie na 70 milionów złotych. To są moździerze dla obrony terytorialnej. Zarobią na tym rzeczywiście? Tak, to jest bardzo dobra produkcja, bardzo dobry moździerz. Niedawno, dwa czy trzy dni temu byłem, przed niedzielą, chyba w piątek byłem na e, zakładach mechanicznych, oglądałem to, jestem bardzo zainteresowany. Ta produkcja, ona już od wielu lat, to znaczy od kilku lat była wdrażana, jest tam bardzo zes dobry zespół badawczy. Ona weszła, już to weszło do produkcji, przede wszystkim dlatego, między innymi, że jest amunicja do tego, to samo z granatnikiem. I to będzie taki realny zysk nie, quasi już, zysk. nie, nie, to już można powiedzieć, że jest zaklepane, oni to mają w kieszeni, jest tylko teraz problem, żeby to wyprodukować w odpowiednim czasie i jak najszybciej. E to trzeba powiedzieć tak, że e, produkcja, jeżeli chodzi o wojsko, e, są pieniądze, a chcielibyśmy przede wszystkim, żeby to polskie firmy e, e, wytwarzały, jak również no, żebyśmy przestali sprowadzać tą broń z zagranicy. 29 minut po godzinie ósmej, za minutę wiadomości RDN Flash, poseł PiS, Michał Wojtkiewicz z nami w środowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.